Serdecznie witam Państwa na naszym kolejnym e-spotkaniu. Tym razem witamy i gościmy Panią Kingę Piotrowską, a nasze e-spotkanie będzie dotyczyło dysleksji, dysgrafii, dysortografii, co właściwie warto o niej wiedzieć. I tak na początku sprawy organizacyjne, to znaczy mają Państwo wyłączony mikrofon oraz kamerę. Nasze dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, to znaczy będzie retransmisja tej konferencji, dostępna później, w późniejszym czasie, czyli za kilka dni, na stronie psip.pl w zakładce z spotkaniami. Oczywiście każdy z Państwa, który zarejestrował się na dzisiejsze spotkanie, otrzyma certyfikat potwierdzający to uczestnictwo w konferencji i e-poradnik, który przygotowała pani Kinga Piotrowska. Polecam, widziałam, więc polecam. I ten certyfikat razem z e-poradnikiem zostanie wysłany na adres mailowy podany przez Państwa w zgłoszeniu. I oczywiście jest możliwość zadawania również pytań na naszym czacie. Odpowiedzi ukażą się na stronie wydarzenia po zakończeniu naszej konferencji dzisiejszej. Jeszcze tak tytułem wstępu chciałabym zwrócić Państwa uwagę również na bogatą ofertę publikacji uzupełniających w SIP do języka polskiego, bo dzisiaj oczywiście głównie nas zajmować będzie przedmiot, jakim jest język polski. Nasze tytuły to idealne wsparcie w codziennej nauce, powtarzaniu materiału, doskonaleniu umiejętności pisania czy czytania. Pełną ofertę znajdą Państwo w sklepie internetowym w SIP, sklep w SIP.pl, a o szczegółach i korzyściach opowiem w dalszej części dzisiejszego spotkania, właściwie pod koniec, i zachęcam Państwa do wysłuchania. A teraz kilka słów o pani Kindze Piotrowskiej. Pani Kinga Piotrowska jest nauczycielem, tyflopedagogiem, tak. Terapeutą pedagogicznym, terapeutą ESI, integracji bilateralnej, ręki pierwszego i drugiego stopnia, trenerką TUS, zarządzania złością i emocjami trudnymi, terapeutką komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz muzykoterapeutą, a przede wszystkim jest dyrektorem poradni psychologicznej, poradnia pani pedagog, terapia i rozwój w Sosnowcu. Serdecznie witam. Witam również wszystkich Państwa. Głos pani Kindze, która opowie Państwu, co to jest dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Na pewno będzie bardzo inspirująco. Jeszcze raz zachęcam do pozostania na naszym spotkaniu, a pani Kindze oddaję głos. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo witam Państwa. Bardzo się cieszę, że zechcieliście dzisiejsze środowe popołudnie spędzić tutaj razem z nami. Moi drodzy, dzisiaj będzie o dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Mamy mało czasu, dużo rzeczy do powiedzenia, więc zaczynajmy. Może zaczniemy sobie od takich początków, czyli czym jest dysleksja? I właśnie szukając takiego cytatu, który by tak najprościej nam zobrazował, czym jest dysleksja, z czym się muszą borykać dzieciaki, które tą mają zdiagnozowaną dysleksję. Otóż, moi drodzy, Julian Tuwim, znane oczywiście polonistom nazwisko, jak nie tylko polonistom, rzecz jasna. Otóż Julian Tuwim, moi drodzy, był dyslektykiem. Powtarzał szóstą klasę, miał kłopoty z matematyką. I opisał to w Kwiatach Polskich. Idę na hamak z niewiastą, książką, bodaj ją Duner świsnął. Mistyczną, apokaliptyczną, z abrakadabrą liter greckich, szatańskich szyfrów, cięć zdradzieckich, z kabałą trygonometryczną. Więc widzicie, jaka to jest abstrakcja, z czym dzieciaki dyslektyczne muszą się mierzyć na co dzień. My byśmy powiedzieli, ok, matematyka są to liczby, tak? Ale dla dzieci, które są dotknięte dysleksją, no to nie są tylko liczby. Co nam świetnie zobrazował, a raczej opisał Julian Tuwim, że dla niego to jest ciąg z liczb, liter, których zupełnie nie rozumie. Więc, moi drodzy, przejdziemy sobie troszkę dalej do kolejnego do kolejnej definicji. Więc tą definicję, którą Wam przytoczyłam, to była definicja Juliana Tuwima, czyli coś abstrakcyjnego. Ale żeby było wszystko tak, jak należy, książkowa definicja dysleksji, moi drodzy, brzmi, że są pewnego typu specyficzne trudności, tak zwane, które dotyczą przede wszystkim nauki czytania i pisania. I mimo, że zastosujemy standardowe metody nauczania, mimo inteligencji naszego ucznia na poziomie co najmniej przeciętnym, ale później będzie o diagnozie dyslektyków, bo u mnie w poradni również takie dzieciaki diagnozujemy, więc jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli tą diagnozę wykonaną przez psychologa, że na pewno dziecko jest na poziomie intelektualnym co najmniej przeciętnym.
mimo odpowiednich warunków, tak zwanych społeczno-kulturalnych do nauki, zostały właśnie zdiagnozowane te specyficzne trudności w uczeniu się, czyli ta dysleksja. Jest to spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych, a także ich integracji, więc zaraz zobaczycie, czy to też coś ma wspólnego z integracją sensoryczną, ale po kolei. Czy także również trudności we właściwym funkcjonowaniu układu nerwowego właśnie. No to teraz specyficzne trudności w uczeniu się, ich podział i charakterystyka. Jak już wiecie, dzisiejsze spotkanie dotyczy dysgrafii, dysortografii, ale przede wszystkim również dysleksji właściwej. Troszkę tylko powiem dyskalkuli, bo nie sposób o niej nie wspomnieć przy dysleksji. Dysleksja właściwa. Cóż to właściwie jest? Otóż, moi drodzy, dysleksja właściwa są to przede wszystkim trudności w czytaniu. I one mogą się przejawiać w następujący sposób. Że nasze dzieciątko, które uczęszcza na przykład na język polski, gdzie najwięcej czytamy, no to przejawia się to tym, że na języku polskim to tempo czytania jest takie dość niepewne, takie aż wymęczone, że on po prostu wydusza z siebie te wszystkie słowa. Pojawiają się też liczne błędy w czytaniu, na przykład zamiana liter, opuszczanie liter, problemy na przykład z głoskowaniem, sylabizowaniem, zamiana brzmienia, trudności również z właściwą intonacją przeczytanej treści, co jest właśnie związane ze zbytnią koncentracją na tym, żebyśmy przeczytali tak, jak należy. Oczywiście zdarzają się też opuszczania linijek, opuszczanie pewnych wyrazów, pewnych zdań, bądź też powielanie, powtarzanie linijek, a to wszystko może doprowadzić do tego, że zniechęca się nasze dzieciątko, jeśli chodzi o czytanie, zwłaszcza na głos. Bo dla każdego z nas, jeżeli widzielibyśmy, że mamy te trudności, ciężko nam przychodzi to czytanie, no to jak mamy czytać na głos, to wiemy, jaki to jest stres. Więc moi drodzy, również są to trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów, jak już wspomniałam, na sylaby, ich właściwa synteza. I czytanie płynne może być w dobrym tempie, bezbłędne, super przeczytane od A do Z, bo tak też wygląda dysleksja właściwa. Nie jest to tylko takie dukanie tak zwane, tylko też może się pojawiać w pięknym czytaniu, ale tu jest mały minus, ponieważ dziecko przeczytało, ale ono nie wie, co przeczytało. To jest właśnie tak zwana dysleksja właściwa. Jak widzicie, objawia się w dwojaki sposób. Raz, że wszystko czyta, dwa, że niekoniecznie wszystko czyta i mamy jednak trudności z tym czytaniem. Dysgrafia. Tak króciutko, dysgrafia są to zaburzenia, które dotyczą przede wszystkim charakteru bądź też poziomu graficznego pisma. Charakteru może to złe słowo, niech zostanie poziom graficzny pisma. Są to również trudności w osiąganiu prawidłowego poziomu tak zwanego technicznego tego pisma i one mogą się przejawiać właśnie w jakichś brzydkich, koślawych literach, trudności z utrzymaniem się tak zwanej liniaturze, na co już w zerówce nauczyciele właśnie zwracają uwagę, żeby się jednak mieścić w tych liniaturach, no i nierówności, jeśli chodzi o litery nasze. Następne to dysortografia, kolejne z dys tak zwanych. Są to zaburzenia, które dotyczą poprawnego zapisu słów, czyli dziecko wie, jakie są reguły ortograficzne, ale nie wie, jak ma je stosować. W skrócie mówiąc. I parę dosłownie słów, dwa zdania na temat dyskalkulii, bo nie sposób o niej nie mówić, jeśli mówimy o dysleksji. Właśnie dyskalkulię miał wspomniany już przeze mnie Julian Tuwim, który to miał problemy z matematyką, więc dyskalkulia są to różnego typu trudności związane właśnie z matematyką. Przede wszystkim te dziwne esy, floresy, czyli liczby, czyli rozumowanie operacyjne, czyli pojęcie liczby, wielkości, proporcji. Tutaj dzieci, jeśli jest zdiagnozowana dyskalkulia, mają szczególny problem. Przyczyny dysleksji. No właśnie, skąd to się bierze? Mimo że teoretycznie wszystko powinno być tak, jak należy, tak? Dziecko ma sprzyjające warunki do nauki, my stosujemy odpowiednie techniki, metody nauczania, a jednak wiemy, że coś jest nie tak. Więc moi drodzy, jakie są przyczyny dysleksji? Jak już wspomniałam, dysleksja nie jest rezultatem tak zwanej patologii środowiskowej.
że dziecko ma tak zwany normalny dom, że wszystko jest w porządku, że ma należytą uwagę, wszystko jest tak jak należy, chodzi do szkoły, uczy się, a jednak te trudności są. Nie jest dysrekcja, przyczyna dysrekcji nie jest również związana z zaniedbaniem dydaktycznym, o czym przed chwilą wspomniałam, ani uszkodzeniem mózgu, ani chorobami neurologicznymi, ani całościowymi zaburzeniami rozwoju, ani niepełnosprawnością intelektualną, ani również nie wynika z trudności sensorycznych. Czyli jakie są przyczyny dysleksji, skoro Wam powiedziałam, że stylu nie wynika? Otóż, moi drodzy, przyczynami dysleksji są różnego typu nieprawidłowości, które się wiążą z trzema rzeczami. Tempo, rytm i dynamika. Z ich rozwojem właśnie w podstawowych funkcjach, które są właśnie potrzebne do nauki, czytania i pisania, czyli takiej podstawy. I te nieprawidłowości mogą dotyczyć właśnie niewłaściwego kształtowania się i działania określonych funkcji z naciskiem na funkcje poznawcze, niewłaściwego rozwoju psychomotorycznego, który może się objawiać tak, że u jednych jest trochę opóźniony, u drugich jest ponadto, a u trzecich w ogóle nie jest ze sobą skontaktowany, że tak powiem skumulowany, że coś jest nie tak właśnie w tym rozwoju psychomotorycznym, ale mogą też być przyczyny związane właśnie z współdziałaniem właściwie rozwiniętych i działających funkcji poznawczych, bo to jest nam potrzebne właśnie do czytania i do pisania. Moi drodzy, przyczyny dysleksji. Może to być genetyka. Otóż może się tak zdarzyć, że zazwyczaj w drugim pokoleniu, bo dzieciaki odziedziczają większość genów od rodziców ponoć, od dziadków, przepraszam, drugie pokolenie, więc właśnie może się tak zdarzyć, że ktoś z rodziny miał dysleksję. Mogła być to zdiagnozowana dysleksja bądź niezdiagnozowana, bo różnie bywa z tymi diagnozami, jeśli chodzi tym bardziej o późniejsze okresy czasu. Więc kolejną przyczyną dysleksji może to być tak zwana organika, czyli to są tak zwane mikrouszkodzenia, które się znajdują w układzie nerwowym, które powstają wskutek na przykład okołoporodowym, w skutku okołoporodowych działań z naszym dzieciątkiem lub też jeszcze zaczynają się dość wcześnie, czyli w życiu płodowym. Stąd zawsze jak mam dzieciątko w poradni, które będzie diagnozowane pod kątem dysleksji, wywiad szczegółowy dotyczy życia okołoporodowego, a także całego przebiegu ciąży, bo my musimy wiedzieć wszystko, bo czasami mamie się wyda coś nieistotnego, był to taki mały niuans, mały szczegół, a później nam to rzutuje na cały obraz tego dziecka. Więc może to też być związane jakimiś urazami, które są właśnie we wczesnym dzieciństwie również mogły powstać. I neurofizjologia tak zwana, jak już wiecie, zapewne dotyczy to mózgu, stąd ten obrazek. I tutaj chodzi o to, że może być nie do końca ukształtowana dominacja jednej z półkul mózgowych, jak również niewystarczający rozwój wybranej struktury kory mózgowej, która właśnie odpowiada za to, z czym się nasze dzieciaki dyslektyczne borykają. Później mamy genetykę. Związana jest z nadprodukcją testosteronu. A co za tym idzie, w okresie prenatalnym rzecz jasna się to dzieje, na dysleksję częściej możemy zdiagnozować dysleksję u chłopców niż u dziewczynek. Dlatego przyczyna, jeśli chodzi o genetykę, zazwyczaj jest to częściej u chłopców, moi drodzy, i dość często można się spotkać z tak zwanym określeniem dysleksja polietiologiczna. I to właśnie świadczy, że może występować więcej niż jeden z poszczególnych czynników dysleksji, o których właśnie Wam tutaj wspomniałam. Może to być genetyka, może to być też coś związane właśnie z półkulą mózgu, z nieprawidłościami w korze mózgowej, więc jak widzicie przyczyn trochę mamy. Rodzaje dysleksji. Dwie takie podstawowe, otóż jest to dysleksja wrodzona, a także dysleksja nabyta. Jak się domyślacie, dysleksja wrodzona dotyczy zakłóceń i trudności, które występują w całym procesie rozwoju dziecka. Ona po prostu jest na skutek tych przyczyn, o których już Wam wspomniałam. Z kolei, jeśli chodzi o dysleksję tak zwaną nabytą, dotyczy nagłego zdarzenia, które związane jest z uszkodzeniami mózgu, czyli nagle coś się wydarzyło, na przykład dziecko się przewróciło, dość się mocno uderzyło. Ja oczywiście nie będę mówić, że to jest w każdym przypadku, ale trochę to przerysowuję, żeby Wam wytłumaczyć, że ta dysleksja może być wrodzona, czyli ona już jest, i nabyta, czyli coś się wydarzyło, że ta dysleksja nam się pojawiła, że to uszkodzenie mózgu nagle powstało. Moi drodzy, możemy również wyróżnić
i podzielić dysleksję ze względu na jej zaburzone funkcje. Mamy dysleksję wzrokową, dysleksję słuchową i dysleksję integracyjną. Powiem Wam z doświadczenia, że najwięcej dzieciaków właśnie u nas poradnie jest diagnozowanych pod kątem dysleksji słuchowej. Czyli nasze przetwarzanie słuchowe również nam się tutaj pięknie kłania do tego, ale o diagnozie za chwilkę. Moi drodzy, dysleksja typu wzrokowego. Ten rodzaj dysleksji jest konsekwencją zaburzeń, czyli percepcji wzrokowej, czy też pamięci wzrokowej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej, czyli mamy zaburzone właśnie zaburzony zmysł wzroku. Później mamy dysleksję typu słuchowego, co jest właśnie związane z zaburzeniami percepcji słuchowej, jak już Wam wspomniałam, zaburzenia słuchu, pamięć słuchowa, czy też funkcji językowych. I moi drodzy, moja ulubiona, że tak powiem, bo dotyczy integracji sensorycznej, której się w większości teraz zajmuję, dysleksja integracyjna, czyli ten rodzaj dysleksji jest związany z niewłaściwą współpracą prawidłowo rozwiniętych funkcji percepcyjno-motorycznych. Dlatego ja zawsze przed zdiagnozowaniem tymi typowymi testami zawsze zabieram dziecko na salę SI i sobie sprawdzam wszystkie zmysły, jak one funkcjonują, jeżeli zgłaszają się z problemem dysleksji, bo ja muszę wiedzieć wszystko. Później, moi drodzy, biorąc pod uwagę specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję, które dotyczą aktywności mózgu, możemy wyróżnić dysleksję lingwistyczną oraz percepcyjną. Lingwistyczna, moi drodzy, jest to dysleksja, która pojawia się, gdy lewa półkula mózgu zaczyna wcześniej pracować, współdziałać, nim się dziecko nauczy czytać. Czyli lewa już jest aktywna, dziecko jest w trakcie czytania. Nie powinno tak być. Z kolei percepcyjna jest wtedy, gdy dziecko się już nauczyło czytać, a ta lewa półkula mózgu, no troszkę ją trzeba poruszyć, że tak powiem, żeby było ok. Tak jak już wspomniałam, dysleksja lingwistyczna. Uwaga, objawy dysleksji. Coś, co z pewnością interesuje nauczycieli w klasach 4 wzwyż, czyli czytanie. Trudności, już Wam wspomniałam, tylko krótko przypomnę, są to trudności z podziałem słowa na sylaby, złączeniem sylab słowo, czy też przekręcanie wyrazów, odczytywanie krótkich wyrazów od tyłu, pomijanie, dodawanie wyrazów lub też pomijanie linijek tekstu. Tak, jak już wspomniałam. Gubienie miejsca, w którym się czyta, ja też to pamiętam ze szkoły, że czytam, nagle stop i pani coś zaczyna mówić, proszę wrócić do miejsca czytanego. No i nie mam zdiagnozowanej dysleksji, bo wtedy się takich rzeczy no, nie diagnozowało, ale pamiętam, że też miałam z tym problem, żeby powrócić do poprzedniego miejsca, w którym skończyłam czytać. Pomijanie oczywiście interpunkcji też się zdarza, niewłaściwa intonacja czytanego tekstu, czytanie wolne, niepłynne, nierytmiczne lub czytanie bardzo szybkie. Czyta się i nie wie się, o czym się czyta. Czyli niski poziom zrozumianego tekstu, trudności z wyszukiwaniem najważniejszych myśli, takich przewodnich w tekście, czy też problemy z zapamiętywaniem informacji. Przeczytamy tekst, pytamy o coś dzieci, kupu, nie wiemy co czytaliśmy, więc to też już nam powinno dać do myślenia, że coś tam może być z tą dysleksją. Jeśli chodzi o pisanie, może się to przejawiać w nieprawidłowym chwycie narzędzi pisarskich i też mam tutaj w poradni w terapii dyslektycznej, że tak powiem, jak ja to nazywam, chłopca, który tak trzyma długopis, że ja tak nie potrafię powtórzyć, ale będziemy też pracować właśnie nad tą motoryką małą, żeby to pisanie jako tako przybrało odpowiedni rozmiar, że tak powiem, bo jest co robić, jeśli chodzi o pisanie i nieprawidłowy chwyt. To też nam powinno już zapalić lampkę, że coś może być na rzeczy. Zaburzenia tonusa mięśniowego, tonus, czyli napięcie mięśniowe. W obrębie przede wszystkim dłoni, przede wszystkim nadgarstka i co za tym idzie, mamy wolne tempo pisania. Mogą też być za duże lub za małe połączenia liter, cyfr, albo w ogóle mogą dzieciaki ich nie łączyć ze sobą, też tak może być. Albo niektórzy piszą na przykład drukowanymi literami, też się spotkałam z takim dzieckiem tutaj u nas. Może też nastąpić pominanie tak zwanych znaków diakrytycznych, czyli kropka, haczyk, kreseczka, deformowanie kształtu liter, cyfr, może też być nieczytelne pismo, czyli to słynne powiedzenie, ktoś pisze jak kura pazurem. Opuszczanie, dodawanie kolejności liter, zmienianie całkowitego szyku wyrazu. Mogą też się pojawić zwierciadlane odrysowywania liter, cyfr
i które podobnie właśnie wyglądają przede wszystkim. Odbicia lustrzane, to też nas powinno zaniepokoić, szczególnie przy tych dzieciakach młodszych. Mówię tutaj zerówka klasy 1-3, bo jak wiemy, dyslekcja się diagnozuje w klasach 4 wyżej, ale to już też nam powinno dać do myślenia, jeżeli coś takiego, jeśli chodzi o pisanie, możemy zaobserwować. Tutaj też się kłania komunikacja wzajemna nauczycieli, bo jak obejmujemy dziecko w 4 klasie, to też fajnie się dopytać wychowawcy, przynajmniej ja tak robiłam, jak jeszcze pracowałam w szkole, czy coś zauważyła, coś ją niepokoi, coś trzeba po prostu sprawdzić. Więc fajnie mieć taką ogólną wiedzę o dzieciakach. Wiem, że to zajmuje czas, no ale fajnie jest wiedzieć, co tam w duszy gra dzieciakom. Pisanie zgodnie z wymową, ale nie z ortografią. No właśnie. Objawy dysleksji, motoryka mała. Szybka, duża męczliwość ręki, niska precyzja ruchów, palców, słaba koordynacja oko-ręka i bardzo, bardzo uproszczone rysunki, takie schematyczne, w których się pomija szczegóły, jakieś znaczące detale. To też można zaobserwować, no już w tych klasach młodszych, ale w starszych, na przykład w sztuki plastyczne jak najbardziej. I tutaj mogą też właśnie, jeśli chodzi o sztuki plastyczne, jest bardzo zakłócona proporcja tych elementów, tak, że na przykład dziecko rysuje bardzo duże obrazki, takie duże szczegóły, że dom to jest wielki kwadrat, no i duże okna, bez takich niuansów, jak ja to nazywam, mniejszych, żeby po prostu też, bo pojawia się ta męczliwość ręki, żeby tej ręki nie męczyć, to on chce jak najszybciej to skończyć. I też pojawia się niewłaściwe rozplanowanie, czyli zaburzona kompozycja prac plastycznych. Niektórzy po prostu robią wszystko naraz. Na jednym obrazku, na jednej części tego obrazka. Błędny kierunek podczas rysowania, odtwarzania figur czy też wzorów, opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy, to możecie zauważyć już w postawie takich dzieciaków. Niska sprawność, koordynacja ruchowa w zakresie motoryki dużej i małej. Czasami dzieciaki, szczególnie tutaj do WF-istów, wydają nam się takie wiotkie, tak, że coś na pewno jest na rzeczy z tym napięciem mięśniowym, a to jak wiadomo niesie ze sobą szereg różnych, że tak powiem, dolegliwości, w cudzysłów biorę, w różnych dziedzinach i w różnych zakresach, jeśli również chodzi o nasze uczenie się, naszą dysleksję. Trudności z wykonywaniem złożonych sekwencyjnie czynności, na przykład układów gimnastycznych, czy na przykład jakichś kroków tanecznych, jakiś aerobik. Widać to w prostych ćwiczeniach, że coś jest nie tak, coś trzeba po prostu zbadać i czemuś się trzeba przyjrzeć. Jeśli chodzi o pamięć, no to tutaj mamy trudności w zapamiętywaniu nawet prostych wierszyków. Nawet Wam powiem, że jest trudność w zapamiętywaniu dwóch linijek, bardzo kot pił sok był malinowy. Ostatnio był taki, nad takim tekstem ćwiczyliśmy, niby dwa zdania, ale był duży problem, więc też jest dużo rzeczy, że tak powiem, do pracy, jeśli chodzi o pamięć. Więc jak już wspomniałam, trudności z zapamiętywaniem dat, numerów telefonu, adresów, liczb, tabliczki mnożenia. Problemy z zapamiętywaniem dłuższych, złożonych poleceń. Jeżeli widzimy, że nasze dwuzdaniowe na przykład polecenie nie przynosi efektu, trzeba mówić najlepiej równoważnikami zdań albo krótko, konkretnie na temat, co my chcemy, że tak powiem. Trudności z przypominaniem sobie znanych słów, trudności z zapamiętywaniem nowych słów i gubienie wątku podczas prac pisemnych. Jeśli chodzi o mowę i komunikację, też możemy zauważyć objawy dysleksji. Jest to opóźniony rozwój mowy, mylenie podobnie brzmiących głosek, sylab, słów, przekręcanie, zamienianie długich wyrazów bądź też ich upraszczanie, żeby po prostu nie męczyć języka przy okazji. Błędy gramatyczne i ograniczony zasób słownictwa. I trudności z budowaniem właśnie jakichś dłuższych elaboratów, dłuższych wypowiedzi, też to tutaj będzie zauważalne. Trudności uczniów dyslektycznych podczas poszczególnych przedmiotów. Tutaj postanowiłam sięgnąć do mojego doświadczenia, gdy pracowałam jeszcze w szkole i przygotowałam dla Was po rozmowach z moimi kolegami i koleżankami szkolnymi, co najczęściej, bo też mieliśmy dzieciaki dyslektyczne w szkole, co oni zauważyli, co takie było najczęstsze, że wiedzieli, że dziecko ma problem i będzie to dysleksja, jak się później okazywało w diagnozie, co oni takiego zauważyli, na co szczególnie zwrócili uwagę. Więc zaczniemy tradycyjnie język polski. Trudności mogą dotyczyć czytania, pisania, wolnego tempa czytania i niepopełniania przy tym błędów lub za szybkiego tempa czytania i popełniania dużej ilości błędów. Braku zrozumienia przeczytanego tekstu i zawsze jak wiem, że dziecko nie rozumie, co się mówi, dlatego też pytam rodziców, czy jak na przykład zadajecie mu pytanie, czy jej,
czy potrafi na przykład iść do drugiego pokoju, przynieść szklankę. Czy potrafi to wykonać, czy wraca bez szklanki. I często jak już diagnozujemy się pod kątem dysleksji, takie pytanie pada, bo to mi daje na myśl nasze przetwarzanie słuchowe, które teraz jest niestety dość popularne, że dziecko słyszy, owszem, co my do niego mówimy, ale nie rozumie. Więc zawsze w takich przypadkach, gdy już wiem po diagnozie, o której Wam za chwilkę opowiem, zawsze proszę koleżankę surdologopedę, surdopedagoga, żeby zerknęła od swojego fachowego ucha, że tak powiem, czy rzeczywiście mamy tutaj problem nie tylko dysleksji, ale jest problem z przetwarzaniem słuchowym. Moi drodzy, wracamy do tematu braku zrozumienia czytanego tekstu, ortografii, zaburzonej pamięci sekwencyjnej, co już możemy też zauważyć w klasach młodszych, tak się czepiam tych klas młodszych, bo rzeczywiście dużo rzeczy wychodzi w tych 1, 3, a zerówka, czyli na przykład brak sekwencyjności w porach roku, w dniach tygodnia, w miesiącach, że coś, co występuje po sobie, a tutaj jest problem, dziecko nie potrafi tego powtórzyć. Zdarzają się też przestawiania, dodawanie liter, dodawania sylab do wyrazów. No i przede wszystkim dziecko jest zniechęcone do pisania, do rysowania i ręka szybko się męczy. Jeśli chodzi o języki obce, więc będą tutaj trudności takie, jak były przy języku polskim, plus zapamiętywania liter, które są charakterystyczne dla danego języka, bo każdy obcy język oprócz takich znanych liter ma na przykład takie esy, floresy, jak na przykład język francuski, język włoski, i takie już inne języki, że tak powiem, w których występują również litery, które na co dzień dziecko, na którym na co dzień dziecko się nie posługuje, na co dzień ich nie używa, więc też będzie miało problem, żeby się nauczyć jakichś nowych słów, bo co my od niego chcemy? Jak on na języku polskim ma trudności z przyswojeniem polskich znaków, polskich liter, a na języku obcym, to już musimy się dużo tutaj namęczyć i natrudzić i napracować, ale o tym też Wam tutaj powiem, jak zadziałać w razie takich właśnie objawów na języku obcym, żeby to dzieciątko nie zniechęcać, wręcz przeciwnie, zmotywować, podpowiadać, pomagać, jeśli chodzi o języki obce. Więc tu musimy zwracać uwagę szczególnie, jakie są te litery w tym języku obcym. Uwaga, uwaga, to teraz będzie historia i geografia. No to tak jak już wspomniałam, też są trudności w zapamiętywaniu dat, chronologii, wydarzeń. Często dzieciaki mają problem, żeby coś zaznaczyć na mapie. Mapie takiej na przykład wielkiej mapie ściennej lub też mapie konturowej mniejszej. Mają też problem z określeniem kierunków geograficznych, obliczania współrzędnych, posługiwania się skalą, kompasem, orientacja w terenie też tutaj może być zaburzona i odczytywanie numerów, o czym już Wam wspomniałam. I matematyka. Jeśli chodzi o matematykę, to trudności dzieciaków dyslektycznych mogą dotyczyć, jak cytując Juliana Tuwima, oczywiście mylenia znaków, jeśli chodzi o rozpoznawanie liczb, zapamiętywania liczb, układania jakichś większych liczb, też mogą mieć z tym problem, szczególnie jeśli chodzi o zapisy tych liczb w działaniach w słupkach, rysowanie figur geometrycznych, oprzestrzennych. Już nie wspomnę, bo tutaj też jest spory problem. Na razie skupmy się na tych podstawowych figurach geometrycznych. Nad zapisem obliczeń tych wielkich liczb, które się składają z więcej niż dwóch liczb, ułamków zwykłych, mogą mylić licznik z mianownikiem, wybierania numeru telefonu, czyli takie już bardziej życiowe rzeczy, że tak powiem, i wykonywanie obliczeń na kalkulatorze. I też, jak już wspomniałam, mogą mieć trudności właśnie z odczytywaniem symboli różnego typu miar oraz wag. Jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, tam też możemy dostrzec objawy dysleksji, a mogą o tym świadczyć, może mieć dzieciątko trudności o w ogólnej sprawności ruchowej. Może nam się wydać takie nieskoordynowane, jak ja to mówię, że coś widzimy, że coś jest na rzeczy, a dokładnie nie wiemy co i tak sprawdzamy w różnych aspektach, czego to może dotyczyć, czy to jest napięcie mięśniowe, czy to jest koordynacja. Więc moi drodzy, tutaj się ta dysleksja może objawiać w wykonywaniu, jak już wspominałam, różnego typu układów ruchowych, gimnastycznych, tanecznych. Też to się może objawiać samoobsługą, bo na WF się trzeba przebrać. Rzucanie do celu przede wszystkim, chwytanie. A co to powoduje? Powoduje to zwolnienia z WF-u i niestety niechęć do ćwiczeń fizycznych, bo dziecko widzi, że on nie robi na przykład tak świetnie jak kolega, że coś jest na rzeczy. Sztuka i technika. Trudności z kolei na tych przedmiotach mogą dotyczyć niechęci do rysowania, ponieważ mamy niski poziom graficzny rysunków,
który nie jest adekwatny do wieku dziecka. Czasami te obrazki naprawdę mamy dziecko z podstawówki, a dziecko z przedszkola by narysowało to znacznie lepiej, ale tak jak mówię, to wszystko jest spowodowane właśnie dyslekcją, że ten poziom graficzny jest dość niski, więc nie możemy też wymagać od takiego ucznia, żeby nie wiadomo jak pięknie nam malował. Jeśli chodzi o staranność wykonywanych prac, też jest tutaj zaburzona. No i przestrzenne prace techniczne, o czym już wspomniałam, jeśli chodzi o figury przestrzenne związane właśnie z matematyką, też jest z tym problem. Jeśli chodzi o muzykę, na muzyce również te trudności dzieciaków dyslektycznych, te objawy dyslekcji mogą się ujawnić. I czego dotyczą? No oczywiście odczytywania i zapisywania nut. Wiadomo, mamy klucz wiolinowy, mamy nuty, mamy to w linijkach, można się pogubić. Również gry na instrumencie, co z kolei jest związane właśnie z obniżoną kontrolą wzroku i również z manualnością naszych rąk. I teraz przechodzę do diagnozy dyslekcji. Jak wszyscy wiemy, diagnozę dyslekcji diagnozuje się od 4 klasy w górę. Ale ja uważam, że możemy zdiagnozować coś takiego, jak się nazywa ryzyko dyslekcji. Więc już tak jak wspomniałam, w wieku przedszkolnym, tym zerówkowym, bo to jest taka grupa, która przygotowuje to dzieciątko do rozpoczęcia właśnie nauki w szkole, już możemy wiedzieć, że coś jest nie tak, że trzeba tej czy temu dziecku się troszkę bardziej przyjrzeć, bo może to się objawiać w późniejszym czasie właśnie ryzykiem występowania dyslekcji. Więc musimy pamiętać, że te dzieciaki, jeśli są w wieku przedszkolnym bądź też zerówkowym, mogą już nam się tutaj pojawić u nich ryzyko dyslekcji tak zwane. I mówimy tutaj w takich sytuacjach o ryzyku dyslekcji, o którym Wam wspomniałam i co oznacza to, że wystąpi lub może wystąpić na pewno dyslekcja, jeśli dziecko pójdzie do szkoły. Szczególnie to się ujawni, będzie to się ujawniało w klasach młodszych, ale w klasach czwartych, gdy tych przedmiotów dojdzie, gdy już nie będzie tak dużo czasu, to będziemy mieć na pewno dyslekcję. Nie mówię, że to jest w każdych przypadkach tak, bo może to być ryzyko dyslekcji, że to dziecko jest zagrożone dyslekcją, ale jeżeli my od początku wiemy, że coś jest nie tak, a mamy fajnych rodziców współpracujących, mam nadzieję, że u Was jest tak samo dobrze jak u mnie, jeśli chodzi o to, to już kierujemy, tak? Zauważamy, że te literki nie są kształtne, że on się nie mieści w liniaturze, że jest problem z lateralizacją, że on niby słucha, co my do niego mówimy, ale nie wiemy, czy on zrozumiał, że większość literek pisze właśnie w odbiciu lustrzanym. Odbicie lustrzane, też wczoraj właśnie rozmawiałam z mamą jak się nazywała, mama wariatka, jeśli jesteś, to Cię pozdrawiam. Mama wariatka, która, ja ją bardzo szanuję jako człowieka, bardzo ją lubię i tutaj mieliśmy, mama podejrzewa ryzyko dyslekcji, gdzie ja uważam, że absolutnie nie ma żadnego ryzyka dyslekcji, chodzi o odbicie lustrzane. Pojawiają się literki i będą się pojawiać, gdy dziecko się uczy literek, uczy się pisania wyrazów, pisania zdań. Ja tak przynajmniej uważam z mojego doświadczenia i obserwacji. Ja nie mówię, że te literki będą się pojawiać ciągle, jeżeli one się pojawiają raz na jakiś czas, to trzeba nad tym popracować, zwiększyć ćwiczenia grafomotoryczne, ale to też nie świadczy o tym, że już będziemy mieć dyslekcję, po prostu trzeba to, że będziemy mieć ryzyko dyslekcji, po prostu trzeba to obserwować. A gdy już mamy te czynniki, o których Wam wspomniałam, czyli coraz częściej jest to odbicie lustrzane, coraz częściej są właśnie problemy grafomotoryczne, że się dziecko nie mieści w linijkach, to już nam daje do rzeczy, czy też ze słuchem związane trudności, że może nastąpić ryzyko dyslekcji, dlatego warto tutaj się dziecku przyjrzeć i nad nim popracować, i to w placówce, i to w domu. Moi drodzy, diagnoza dyslekcji polega na tym, u mnie bynajmniej w poradni bywa to tak, że ja muszę wiedzieć przed diagnozą pedagogiczną, którą to wykonuje, tak, promocja książki, ale nie mojej, świetna pozycja, kwestionariusz diagnozy narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Tutaj jest wszystko, jeśli chodzi o moją działkę, że tak powiem, diagnozy dyslekcji u dziecka, bo jestem terapeutą pedagogicznym, więc ja sobie diagnozuję pod kątem pedagogicznym, czyli dzięki temu ja sobie sprawdzam, jak dziecko słyszy, jak dziecko mówi, czy dziecko ma problemy ze wzrokiem, ze słuchem, czy potrafi czytać, czy ono wie, co przeczytało, czy potrafi mi to powtórzyć, krótką rymowankę, czy potrafi pisać, jakie są te litery, czy one są kształtne, czy one są niekształtne, oraz czy ma orientację w terenie, bo często zdarzają się dzieciaki, że mają skrzyżowaną lateralizację. I co wtedy?
Mam nadzieję, że już w klasach 4 już dzieciaki mają tą lataryzację jak najbardziej ustaloną, tak? Bo to teoretycznie do 6 roku życia. Ale też się takie dzieci zdarzają, więc trzeba nad tym przysiąść. I też sprawdzam sobie procesy myślowe, czyli pamięć i koncentracja. Ale to wszystko robię, jak mi moja pani psycholog zdiagnozuje dzieciątko pod kątem inteligencji, powie mi, że dziecko jest w normie intelektualnej, bo ja wtedy wiem, że ryzyko dyslekcji może wystąpić. Jeżeli dziecko nie jest w normie intelektualnej, to problem tkwi głębiej niż tylko w ryzyku lub też w powstaniu dyslekcji. Ale jak już Wam wspomniałam, ja każde dzieciątko u mnie tutaj, które przychodzi do poradni, zawsze biorę na salę EZI i sobie sprawdzam wszystkie zmysły po kolei, żebym miała pewność, że jeżeli chodzi o integrację sensoryczną, wszystko jest tak jak należy. Jest też konsultacja surdopedagoga, jeśli chodzi o słyszenie, że to nie jest tylko problem dysleksji, że on ma trudności, tak, ale że ma trudności z przetwarzaniem słuchowym, żebym mogła sobie to po prostu wykluczyć. A potem się diagnozujemy. Ale moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, też będzie o tym mowa, bo są też przepisy dotyczące dysleksji. Na szczęście poradnie niepubliczne mają możliwość diagnozowania dzieci pod kątem dysleksji, z czego ja się bardzo cieszę, bo moje diagnozy mają bardzo dużo zaleceń i wskazówek do pracy. I to nie jest kopiuj-wklej, nie jest to wzięte nie wiadomo skąd, to są rzeczywiste, sprawdzone sposoby, o których zaraz będę mówić i na pewno się sprawdzą przy konkretnym dziecku, bo każde dziecko jest inne. Działania terapeutyczne, więc pamiętajmy o tym, że dysleksja to nie jest tak, że pstrykniemy, że będą fajne zajęcia, że będzie terapia pedagogiczna i wszystko zniknie, a my zastosujemy odpowiednie metody na naszych zajęciach, na naszych lekcjach i będzie wszystko ok. Otóż nie, dysleksja, moi drodzy, jak ktoś jest dyslektykiem, to to nie mija, to trwa z nami przez całe nasze życie i czasami nam nie utrudnia, jak odpowiednio nie jesteśmy stymulowani już od samego początku. Musimy pamiętać, że nie możemy tej dysleksji też tak wyeliminować, ale musimy na nią wpłynąć oddziaływaniami terapeutycznymi i działaniami waszymi, drodzy nauczyciele, na waszych przedmiotach. Moi drodzy, dzieci, a także młodzież powinny systematycznie uczestniczyć w zajęciach z zakresu terapii pedagogicznej, czyli zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, tak zwanych. Korekta, korygujemy to, co źle działa, że tak powiem oczywiście w cudzysłowie, i kompensujemy. Na przykład jak dziecko jest wzrokowcem, a ma problem ze słuchem, no to będziemy częściej wykorzystywać wzrok, żeby dziecko się lepiej czegoś nauczyło, coś zapamiętywało, ale działamy wtedy na zmysł wzroku. Więc mamy korektę i kompensację. Dobrze, teraz uwaga, cele terapii pedagogicznej, króciutko tylko. Moi drodzy, stymulacja jest wszechstronnego rozwoju dziecka oraz poprawa działania funkcji, które są przydatne właśnie w tym procesie całym uczenia się i pisania. Czyli stymulacja wzrokowo-przestrzenna, sprawdzamy i patrzymy i stymulujemy koncentrację uwagi wzrokowej, spostrzeganie, pamięć wzrokową, słuchowo-językowa, czyli uwaga słuchowa, pamięć słuchowa, funkcje językowe, dźwięki mowy, na to Was bardzo uczulam, bo tak jak mówię, coraz więcej jest dzieciaków, które mają trudności ze słuchem. Wiem, że badanie słuchu przeprowadza się zaraz takie przesiewowe po urodzeniu dziecka, po tym jakbyśmy o tym zapominali, ale jeżeli macie takich rodziców, że zgłaszają nam, że ono coś do niej mówi, ale ona nie wie, no. Więc sugerujcie rodzicom, żeby zbadali przetwarzanie słuchowe dzieci, bo naprawdę ja się będę tego czepiać, bo coraz więcej jest takich dzieciaków i warto po prostu wiedzieć, że jest to wszystko ok, lub nie i trzeba poćwiczyć. Dalej mamy stymulacja funkcji motorycznych, czyli sprawność manualna, ruchowa, współpracy funkcji, czyli koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas pisania, jak i wzrokowo-słuchowa. I ponadto praca nad zaburzonymi emocjami, moi drodzy, bo te dzieciaki często mają trudności, jeśli chodzi o emocje, o motywację, no bo ileż można słyszeć, że źle, 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 on to zrobił lepiej, zresztą dzieci nie są głupie, dzieci wiedzą, że on ma z tym trudności, kolega zrobił to świetnie, więc jego sama ocena z góry trochę spada. Naszym zadaniem, mimo że będziemy oddziaływać, jak widzicie, w dysleksji działamy ogólnie na każdą sferę, zaczynając od przysłowiowych palców u nóg, kończąc na głowie, no to też musimy się pokusić, żeby podziałać trochę na tą sferę emocjonalną i trochę podnieść tego naszego dzieciaczka, żeby on też fajnie funkcjonował, bo pozytywna motywacja naprawdę może zdziałać wiele. Uwaga, uwaga, moi drodzy, efektem
Mam nadzieję, że takie efekty są. Zastosowanej terapii pedagogicznej powinno być płynne czytanie i prawidłowa pisownia. I to się nie dzieje, moi drodzy, hop siup, że klikniemy, jest terapia i już jest fajnie. Otóż nie, to wymaga jednak systematycznej pracy, dlatego tutaj wspomniałam o waszych rodzicach szkolnych, że mam nadzieję, że fajnie się z wami i im i wam współpracuje, że razem naprawdę możecie wiele. Więc naprawdę musi tutaj być systematyczna praca z dzieckiem, nie tylko tutaj u nas na jednej lekcji, która trwa 45 minut, widzimy się parę razy w tygodniu, tutaj mówię o szkole w tym przypadku, ale również musi być praca w domu. Musimy też wcześniej rozpocząć terapię, a najlepiej w wieku przedszkolnym, gdzie już nam się pojawią dzieciaki, być może, które mają to ryzyko dysleksji, że ono może wystąpić, tak? Bądź też, jeżeli dostrzegamy pewne deficyty rozwojowe w zakresie funkcji, które są niezbędne do uczenia się i pisania. Okay. No to teraz, jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka polskiego? Teraz się z Wami podzielę takimi złoto-platynowymi radami, jak ja to nazywam. Oczywiście musicie wybrać coś do swojego dyslektyka, jeżeli takiego macie w klasie, czy takiego uczycie. Ja Wam tutaj stworzyłam dla Was taką bazę fajnych sposobów, które naprawdę się sprawdzają. I bardzo bym też chciała, żebyście zaczęli korzystać z zielonego długopisu, jeżeli nie korzystacie. Bo fajnie jest, jeżeli dziecku nie przekreślimy na przykład całej pracy na czerwono, tylko wiecie, na zielono i napiszemy, ale to za chwilę, nie będę wchodzić tutaj teraz już w szczegóły, i napiszemy, zaraz zobaczycie co. Więc moi drodzy, zaczniemy sobie od czytania. Tutaj są takie rady, które się sprawdziły u moich dzieciaków, jeśli chodzi o czytanie. Bierz pod uwagę, że dziecko posiada mniejsze możliwości w zakresie czytania nawet niż przeciętny uczeń. I będę to powtarzać przy każdej sferze, której będę omawiać. Musimy wiedzieć, że skoro mamy dziecko dyslektyczne, no to jeżeli chodzi o jego możliwości, to one są troszkę niżej niż możliwości właśnie dzieciaków, które nie mają tej dyslekcji zdiagnozowanej. Nie odpytuj dziecka z czytania przy wszystkich uczniach. Tutaj jest ta motywacja i że dzieciątko nam się może zaciąć, po co go mamy do dołu brać, jakby go musimy do góry podnieść razem z emocjami. Pozwól, aby dziecko przygotowało się wcześniej do czytanego tekstu, poprawiaj błędy, lecz nie zniechęcaj do dalszych prób czytania. Zwracaj uwagę na poziom zrozumianego tekstu przez dziecko oraz na tempo i technikę czytania. Nie poganiaj, nie przyspieszaj jego tempa czytania. Gdy to konieczne, pozwól dziecku korzystać z audiobooków. Wiem, że to się stało teraz modne, chociaż niektórzy nie chcą, żeby dzieci miały audiobooki. Mam taką dziewczynkę, teraz już nie gimnazjum, tylko ósma klasa. No i tam długo walczyliśmy z tymi audiobookami, bo świetna, naprawdę super dziewczynka ma troszkę tych problemów i nam się udało wywalczyć audiobooki. No. Wiecie, jaką ona ma radość, że wie po prostu, słyszy i wie, co jest omawiane na lekcji, jeśli chodzi o lektury. Oczywiście nie namawiam, nie zniechęcam. Uwaga, bierz pod uwagę, że dziecko posiada, teraz pisanie, mniejsze możliwości w zakresie pisania nawet niż przeciętny uczeń. Jak powiedziałam, będę to powtarzać jak mantrę. Nie wyolbrzymiaj w sposób negatywny ortografii. Zastąp deklanda w klasach młodszych pisaniem z pamięci. I teraz jeśli chodzi o klasy starsze, pokazuj praktyczne zastosowanie zasad ortograficznych, czyli troszkę wychodzimy z ławki, że tak powiem. Zwiększ możliwości czasowe prac pisemnych i sprawdzianów, pracuj nad nawykiem korzystania ze słownika ortograficznego, bo to już wiem po dzieciakach moich, które są już starsze, że ten słownik ortograficzny jak już się go nauczy, no to już, że tak powiem, że on już po prostu zostaje. Moi drodzy, pracuj nad nawykiem korzystania ze słownika ortograficznego, to już wspominałam. Zwracaj uwagę na powtarzalność, rodzaj błędów w pisaniu i dynamikę. Doceniaj nawet za najmniejszą poprawę. W miarę możliwości przeprowadzaj testy pisemne indywidualne poza lekcją. Unikaj zdań złożonych w czasie dyktant. Dziecko nie zapamięta całego zdania, zmazuj wyrazy i pisz poprawnie u góry. Daj możliwość, aby dziecko samo sprawdziło dyktando. Jeśli chodzi o ten zielony długopis, to on był wykorzystywany w programie Golden Five. Jak pracowałam w szkole, braliśmy udział w tym programie, więc mieliśmy odgórnie narzucone, że jeżeli chodzi o sprawdziany kartkówki, my będziemy pisać zielonym pisakiem, zaznaczać błędy długopisem. Ale wiem, że to się też sprawdza w innych szkołach, jest to też już wprowadzone na stałe. A co to reguluje, to muszę zobaczyć, bo w szkole na razie nie pracuję, ale wiem, że wtedy u nas wprowadziliśmy to zielone i wiecie, to nawet tak nie bije po oczach, jak te wiecznie na czerwono wszystko przekreślone.
ale to wydaje mi się, że jakoś można to zrobić, a jak nie, no to zawsze są dodatkowe zajęcia, na których możecie ćwiczyć z dziećmi czytanie, pisanie, reguły ortograficzne i wtedy możecie wykorzystywać swój zielony długopis. Jak nie tędy, to tędy. Trzeba kombinować, ale wiem, że to naprawdę daje fajne efekty, tak? Bo dziecko też się nie czuje takie, nie wiem, że cały czas ten czerwony, 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 a tu zielony dla odmiany. Daj możliwość, aby dziecko samo sprawdziło dyktando. To może być na przykład na zajęciach pozalekcyjnych, jakichś dodatkowych, jak dziecko będzie chodziło. I pisanie, strona graficzna, traktuj w sposób indywidualny zarówno dziecko leworęczne, jak i dziecko z obniżoną sprawnością motoryczną, ze względu na niski poziom właśnie estetyczny prac. Kształtuj i utrwalaj prawidłowe nawyki motoryczne. Moi drodzy, wyrównaj opóźnienia związane z motoryką, poprawiaj i wspomagaj stronę graficzną. Pokaz właściwych połączeń, że musimy sami troszkę coś dać od siebie, na przykład na tych zajęciach dodatkowych. Zaproponuj używanie nasadek korygujących na przyrząd pisarski. Jeżeli widzimy, że jest ta męczliwość, że jest problem z motoryką małą, to stosujemy nakładki właśnie na paluchy. Dzięki temu dziecko się uczy tego, jak ja to nazywam u moich dzieci, chwytu paluszkowego, czyli chwytu pensetowego i też poprawiamy troszkę tą męczliwość. Moi drodzy, zaproponuj używanie nasadek, to już Wam wspomniałam, w miarę możliwości zastępuj sprawdziany pisemne sprawdzianami ustnymi. Dopuść możliwość wykonywania prac pisemnych za pomocą komputera. Wiem, że z tym jest ciężko, ale w niektórych szkołach, jak tutaj słyszę od dzieci, da się to zrobić, że tak powiem. W początkowej nauce pisania zachęcaj do używania ołówka oraz stosuj większą miniaturę. Bo chcemy, żeby nam się dziecko mieściło w miniaturze, no to musimy zastosować metodę step by step, czyli troszkę zmniejszamy, zwiększamy te linie. Można kupić, nawet można wydrukować tą miniaturę. Ja też taką tutaj stosuję, jak się uczymy pisać w miniaturze na terapii dysleksji, więc można to stopniowo zmniejszać. Nawet można samemu takie coś zrobić, bo rzeczywiście sprawdza to egzamin, zdaje to egzamin. Zwracaj uwagę, czy dziecko nadąża za tempem pisania. To też jest istotne. No to teraz jakie metody zastosować? Na wszystkich przedmiotach z reguły się to sprawdza, tylko wiadomo, trzeba to dostosować do swoich możliwości i przede wszystkim do dzieci. Bo jak już wspomniałam, jeżeli mamy dziecko z opinią, jeśli chodzi o dysleksję, to tam powinny być napisane jasno zalecenia, jak stosować się do tego dziecka, że tak powiem. Czyli jakie przygotowywać sprawdziany, jak się zachowywać, jak odpytywać, ale z reguły no niestety to jest kopiuj-wklej, dlatego każde dziecko, tak jak mówię, jest inne, każde wymaga indywidualnego podejścia i zastosowania indywidualnych metod, bo jeden może mieć problem ze słuchem, drugi ze wzrokiem. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Ja wiem, że to jest czasochłonne, ale naprawdę warto, bo efekty mogą Was nawet zaskoczyć. Moi drodzy, stosujcie metody aktywizujące na tyle, ile się da w ławkach szkolnych. Wspomagajcie zapamiętywanie, na przykład twórzcie siatkę skojarzeń, burzę mózgów. Dużo jest tutaj takich właśnie fajnych metod, które się świetnie sprawdzają. Już nawet u mnie w przedszkolu, bo obecnie mam grupę zerówkową, więc też to właśnie stosujemy. Ucz wielozmysłowo, czyli tutaj nam się kłania moja ulubiona integracja sensoryczna, czyli wzrok, słuch, dotyk, ruch. Wszystko ruszamy, wszystko działamy. Jeśli chodzi o dysleksję, działamy ogólnie, od stóp do głowy. Moi drodzy, odwołuj się do emocji, stosuj elementy dramy i pokazuj, że to dziecko, żeby się nie czuło po prostu to dziecko, żeby się nie czuło właśnie źle, bo on może widzieć, on na pewno widzi, że coś jest im nie tak, a elementom dramy fajnie jest wykorzystać na przykład na godzinach wychowawczych i też wciągnąć to dziecko w coś, żeby poczuło, że w czymś naprawdę jest super. Wplataj w to w lekcji ćwiczenia korekcyjne, stosuj więcej powtórzeń materiału, dostosuj czas wykonania zadania do tempa pracy, zadawaj mniejsze fragmenty do przeczytania i przepisywania. Nie odpytuj dziecka od razu, bo możemy mieć takiego ucznia, wiem, że to też się zdarza, że pada pytanie, tak? I nagle jest przerwa. To od razu nie stawiajmy mu jedynki, tylko dajmy mu na przykład, określmy z grupą, z klasą, że mamy 2 minuty na odpowiedź. Niech on troszkę sobie przypomni te daty, bo dzieciaki dyslektyczne, jak już Wam wspomniałam, mają trudności z przypomnieniem sobie dat, słówek, jeśli chodzi o języki obce, więc warto takiego time-outa zastosować albo timera, że mamy 2 minuty, każdy z nas, żeby on się nie poczuł wyjątkowy, tak, że on tu ma time, a inni nie mają, więc dla całej grupy klasy warto zastosować, no i macie 2 minuty. I też zanim to wprowadzicie, to warto sobie zobaczyć, tak,
z jaką częstotliwością to dziecko odpowiada i czy w ogóle zna odpowiedź na pytanie. Jeśli zna, no to warto coś takiego zastosować już też dla całej grupy, przynajmniej też macie trochę urozmaicenia. Łącz mówienie z pisaniem w początkowej fazie nauki. To też się sprawdza, że jak piszemy, to też mówimy, bo czasami dziecko jest słuchowcem, lepiej słyszy niż przepisuje, więc warto powtarzać na przykład to, co piszecie na tablicy. Łącz możliwość czytania ze zrozumieniem, z pisaniem, z możliwościami dziecka, więc tutaj też musimy wiedzieć, jakie to dzieciątko mamy, z czym ma trudności. Ucz notowania, wyłapywania istotnych treści. W przypadku pojawienia się problemów językowych, ucz tylko jednego języka obcego. Tutaj już, jeżeli mamy dwa języki obce, no to może być problem, dlatego warto zrobić tą diagnozę dysleksji, bo tutaj będzie jasno napisane, jakie są możliwości i predyspozycje dziecka, zarówno pod tym kątem, że tak powiem, pedagogicznym, jak i pod kątem intelektualnym, a musimy robić tak, i tak musimy działać i współdziałać, żeby to dziecko miało zapewnione wszystko, żeby miało zapewnione pod jego możliwości, musimy go wspomagać i wspierać. W przypadku, moi drodzy, systematycznie sprawdzamy zeszyty w przypadku dzieciaków dyslektycznych i prawidłowy zapis prac domowych, bo potem się okazuje, że coś było zadane, ale nie wiadomo co. I to też wiem, że się sprawdza, że pod koniec zajęć możemy tą pracę domową zadawać troszkę nie tak na samym końcu i możemy to właśnie sprawdzać, czy dzieciaki zapamiętywały, co jest zadane, czy mają to zapisane, a najlepiej, żeby zerknąć po prostu, czy rzeczywiście jest to zadane, bo potem będą dostawać jedynki za brak prac domowych, a on po prostu, też mam takiego tutaj naszego jednego chłopca, który właśnie nie notuje prac domowych. I wprowadziliśmy taką zasadę, poprosiliśmy nauczycieli, że sobie po każdym zadaniu pracy domowej poświęcają mu jednak troszkę, że on może sobie właśnie zapisać i sprawdzają, czy rzeczywiście było zapisane to, co należy, ma zapisane do zeszytu i będzie to zrobione. Dostosuj ilość zadanych zadań do możliwości ucznia, rób przerwy śródlekcyjne, zmniejsz męczliwość. Obserwuj postępy dziecka i pomagaj w razie potrzeby. W pewnych sytuacjach daj możliwość nagrywania lekcji. To tak tutaj napisałam, ale wiem, że niekoniecznie to tak działa, bo nie wszyscy się na to zgadzają. Ja jak pracowałam w szkole, jeżeli coś było istotne, coś chciałam, żeby on się nauczył i zapamiętał, nie miałam z tym problemu, więc ja pozwalałam. Ale to już indywidualna sprawa, więc ja tylko o tym wspomniałam. Jaki system oceniania zastosować? Stosuj łagodniejsze kryteria oceny w zakresie tych umiejętności, które są dla ucznia problematyczne. I zanim to jeszcze powiem, że to stosujemy, jeżeli mamy tą diagnozę, tak, że wiemy, że dziecko ma dysleksję, wiemy, jakie ma trudności, jakie ma predyspozycje, jakie ma możliwości, to wtedy to stosujemy. Bo tak to wiecie, każdy by tak chciał, że nic nie robi, a dostaje same super oceny. Dlatego warto zrobić tą diagnozę, jeżeli wiemy, że coś jest nie tak, porozmawiać z rodzicami, udać się do poradni i wiedzieć. Moi drodzy, bierzemy pod uwagę czynniki, które mogą wpływać na jakość pracy dziecka. Udzielaj informacji zwrotnej na temat postępów. Tak zwany feedback jest bardzo istotny. Dzieciaki lubią, jak się chwali, nawet za takie najmniejsze postępy, to naprawdę robi swoją robotę. One wiedzą, że są docenione, że my widzimy, że one się starają. Oceniając, bierz pod uwagę prawidłowość wypowiedzi ustnych oraz strony merytorycznej prac pisemnych. Często stosuj odpowiedzi ustne. W klasach starszych podczas oceniania wskazuj błędy. Materiał do indywidualnej pracy nad ich redukcją. Tutaj się kłania też współpraca z rodzicami, żeby ten jednak materiał był powtórzony w domu i utrwalony. Bierz pod uwagę każde, nawet najmniejsze sukcesy, o czym wspomniałam. Nagradzaj i motywuj za każdorazowy wysiłek. Czasami naprawdę, żeby dziecko zapamiętało, jak już Wam przytoczyłam o tym kocie, dwa zdania, tak? Dla nas wydają się, dla osób, które nie są zdiagnozowane, bądź też nie mają dysleksji, dość proste. Ale nie wiecie, ile to dziecko, jaki wysiłek musi to dziecko włożyć, żeby chociaż zapamiętać te dwa zdania. Więc od razu nagradzajmy, jeżeli widzimy, że rzeczywiście się starało, że pracowało, że zapamiętywało. Moi drodzy, oceniaj prace dodatkowe. To też jest fajne i tym zielonym długopisem można to robić. Unikaj omawiania błędów dziecka na forum. No, nikt z nas nie lubi wytykania błędów, szczególnie dzieciaki, które wiedzą, że mają po prostu jakiś problem, tak? Nie obniżaj oceny za brzydkie pismo, jeśli jest związane z motoryką. Oceniaj tak samo brudnopis i czystopis. To też się różnie sprawdza, ale wolałam to napisać. U mnie się sprawdzało, no jestem taka pro dzieci, no co Wam poradzę. Więc moi drodzy, rozporządzenia, które dotyczą uczniów z dyslekcją, bo są dwa, które warto mieć, warto znać i one właśnie też nam dają możliwość również diagnozowania dzieciaków, tak? Tutaj Wam przytoczyłam rozporządzenia, które stricte dotyczą publicznych przedszkoli,
szkół i placówek, które są istotne, bo tam jest wszystko opisane, jak macie postępować z dzieckiem, jakie przepisy, co można, czego nie można, ale przede wszystkim ja tutaj bym się skupiła na szeroko pojętej diagnozie, wskazaniach i zaleceniach do pracy. Jeżeli rzeczywiście było to faktycznie dobrze zrobione, tam macie taką bazę do swojej pracy, pod co dostosowujecie, trudne słowo, całokształt swojego materiału z danego przedmiotu, bo wy wiecie, że na przykład on jest wzrokowcem, ze słuchaniem niekoniecznie, ale jak najbardziej funkcje wzrokowe działają, tak? Więc już wiecie, jak macie też swoją pracę dostosowywać do takiego dzieciątka, które macie. A teraz, żeby nie było tak, że tylko mówiłam o tych negatywnych stronach, nad tym trzeba pracować, to teraz będą pozytywne, czyli dobre strony dysleksji. Więc nie myślmy, jeśli chodzi o dysleksję, że to jest tylko takie negatywne właśnie skojarzenie, negatywna, że tak powiem, przypadłość, negatywna diagnoza. Myślenie o utrudnieniach, ograniczeniach, które ze sobą niesie ten termin, czyli nasza dysleksja, o której dzisiaj mówimy, wpływa negatywnie na dzieci, obniża ich poczucie własnej wartości, przywołuje niepowodzenia, a skupia ich uwagę na trudnościach, na problemach, zamiast na ich sukcesach, moi drodzy. Pamiętajmy, że dysleksja również ma pozytywne aspekty. Pomaga, wzmacnia i rozwija uzdolnienia. Warto wspomnieć, że cechą, którą zaobserwować można u dyslektyków, są zdolności artystyczne. A jacy to są znani dyslektycy z tego zakresu, to zaraz się dowiecie. Jest to związane z trudnością w komunikacji werbalnej, a także w pisaniu, dlatego w ten sposób mogą wyrazić swoje myśli i uczucia. Dlatego bardzo dużo znanych osób, zaraz się dowiecie, jest dyslektykami i świetnie sobie radzi w swojej dziedzinie. Mocne strony osób z dysleksją. Elokwencja, muzykalność, gra aktorska, myślenie interdyscyplinarne, projektowanie, wyobraźnia, zdolności manualne, sport, rozwiązywanie problemów, inteligencja emocjonalna, kreatywność. A teraz clue naszej prezentacji. Uwaga! Znane osoby z dysleksją, moi drodzy. Walt Disney, wyobraźnia oczywiście jego nie ogranicza. Mr. Churchill, oczywiście mamy Hans Christian Andersen, Nelson Rockefeller, każdy wie, Rockefeller też miał bujną wyobraźnię, ale proszę, jak daleko zaszedł. Leonardo da Vinci, Henry Ford, Spielberg, Newton, Einstein, Darwin. To są znamienite nazwiska, że tak powiem, osób, które miały dysleksję. Jeszcze tutaj brakuje naszego rodzimego Juliana Tuwima, ale widzicie, tutaj mamy pewne trudności, jeśli chodzi o dysleksję, a tutaj te dzieciaki właśnie tak oddziaływują, tak działają, takie są, o których właśnie cechach przed chwilą wspomniałam. Także dysleksja to, moi drodzy, nie tylko to są ograniczenia, ale również jest to przede wszystkim, to są umiejętności dzieci. Te dzieci są wybitne. My tylko musimy im pomóc, odpowiednio im wesprzeć i odpowiednio dopasować swoją pracę. Mam nadzieję, że moje złoto-platynowe rady, że tak powiem, sprawdzą się i u Was, bo one są wzięte ze szkoły, w której pracowałam. Są wzięte również z dyslektykami, którymi tutaj na co dzień pracuję w poradni i wiem, że to na pewno się sprawdzi. Może nie wszystkie się sprawdzą u każdego z Was, ale na pewno warto je zastosować na swoich przedmiotach. Mam nadzieję, że u Was się również to sprawdzi. Ja Wam bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że choć troszkę Wam przybliżyłam, czym jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia i takie złoto-platynowe rady do pracy. Więc moi drodzy, działajmy, a naprawdę możemy naszego dyslektyka bardzo do góry wznieść. Dziękuję. Tak, ja też dziękuję bardzo Pani Kindze. No naprawdę garść tak cennych porad, że myślę, że każdemu będą przydatne. Nie tylko nauczycielom, którzy mają do czynienia z dyslektykami, ale także i rodzicom, grupie jakiejś rówieśniczej, czy po prostu no, każdemu zwykłemu szaremu obywatelowi. Jeszcze raz bardzo Pani Kindze dziękuję. Również Państwu. I jeszcze tak na sama końcówka, dosłownie kilka zdań o naszej ofercie publikacji uzupełniających, ponieważ SIP ułatwia naukę wszystkim uczniom. Staramy się wspierać każdego ucznia w codziennej pracy i oferujemy
słowniki ortograficzne, plansze interaktywne, zeszyty lekturowe oraz wiele więcej. Tak więc mamy na przykład czytanie ze zrozumieniem. To są ćwiczenia doskonalające umiejętności poprawnego rozumienia czytanych tekstów z różnych gatunków. Czyli to, o czym pani Kinga opowiadała, że właśnie teraz często dzieci i młodzież mają problemy z czytanym tekstem. Mamy również ćwiczenia redakcyjne, to jest wsparcie w nauce pisania i redagowania różnych form wypowiedzi. Stacja edukacja, czyli innowacyjność i indywidualizacja nauczania, dodatkowe zasoby multimedialne pod kodami QR są ukryte, a to wszystko poszerza wiedzę uczniów poprzez zabawę, nauka. I mamy również zeszyty lekturowe, o których wspominałam. Są to ćwiczenia pomocne w analizie interpretacji obowiązkowych oraz uzupełniających lektur dla klas 4-8. Poznajemy lektury, czyli doskonała pomoc przy powtarzaniu treści lektur w klasach 4-6. Słownik ortograficzny, czyli publikacja, która w przystępny sposób zaznajamia młodego człowieka, ucznia z zasadami ortografii, i plansze interaktywne, czyli zbiór około 120 plansz do języka polskiego o różnej tematyce, podejmujące tematykę ortografii, form wypowiedzi, budowania zdań prostych i złożonych. I te wszystkie publikacje w SIP mogą znaleźć Państwo w naszym sklepie internetowym na stronie sklep.sip.pl. Oczywiście zachęcamy do tego. Ja ze swojej strony chciałam bardzo serdecznie Państwu podziękować za dzisiejszą obecność. Pani Kindze, za poprowadzenie tak merytorycznego, tak ciekawego i bogatego wszelkie przykłady dzisiejszego wykładu. No i również dziękuję. Mam nadzieję do jakiegoś kolejnego spotkania. Zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Państwu życzę dobrego popołudnia. Dziękuję za to, że zostali Państwo dzisiaj z nami. I do zobaczenia.